Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na kanale Centrum Edukacyjnego Powiśle. Naszym gościem po raz kolejny w sprawie afery Skok Wołomin jest pan prezes Stowarzyszenia imienia świętego Michała Archanioła, pan prezes Karliński. Witam panie prezesie. Witam panie Rafale, witam telewizor i słuchaczy. Wiele się dzieje w sprawach związanych ze skokiem. Zresztą myślę, że to jest charakterystyczne, bo zostało już chyba półtora miesiąca do wykupienia tych długów. Do końca, powiedzmy, to jest termin. 25? Termin składania ofert w otwartym przetargu dla banków. Mhm. Tak, 25 marca. No właśnie, czyli już miesiąc i 10 dni nam zostało. Tak, na pracę pożytecznie społeczną, czy na nagłośnienie tej sprawy i przede wszystkim na nagłośnienie problemu społecznego, jakie przy okazji tej afery wypłynął, problemu na niespotykanej skali okradzenia społeczeństwa i napiętnowania go odpowiedzialnością za tą aferę, bo może o tym dzisiaj powiemy. Tak jak panu wspomniałem przed audycją, tak się dziwnie złożyło, może jakiś taki zbieg nadzwyczajnych wydarzeń, że na maila Stowarzyszenia Wspierania Spółdzielczości Finansowej wpłynęła dzisiaj korespondencja od pana profesora Rafała Adamusa. To jest jeden z 10 tuzów prawa upadłościowego w Polsce, osoba wielce zasłużona i licząca się w tym gronie. I może ta korespondencja sprawiła, to korespondencja, do której pan profesor był uprzejmy wysłać swoje najnowsze opracowanie, bo jak pan zauważył, z tego roku, z 23 stycznia. Nówka sztuka, tak, świeża sprawa. Opracowanie, tak, opublikowane już, zdaje się, kilka miesięcy temu na jakimś takim wewnętrznym periodyku przeznaczonym dla ludzi zajmujących się zawodowo sprawami upadłości. Ale u nas się to pojawiło dzisiaj i w pełnej formie 23 stycznia data publikacji. Czego dotyczy to opracowanie pana profesora Adamusa? Ono dotyczy tego społecznego problemu, o którym wspomniałem wcześniej. Obarczenia społeczeństwa, obarczenia członków upadłych kas SKOK, a ten proces upadłości zainicjowała tak głośno upadły SKOK Wołomin. W tych ostatnich 4 latach została przejęta przez inne banki blisko połowa funkcjonujących kas SKOK. Zdaje się 11 upadło, 12 zostało przejętych. No coś koło, może mniej niż połowa, ale mniej więcej to tyle było. Taka skala tego problemu. Ta upadłość wiąże się z tym, że blisko 700 tysięcy członków upadłych kas straciło swoje udziały członkowskie, bo każdy musiał mieć jakiś udział od 30 tam do nawet kilkunastu tysięcy złotych, czy kilkudziesięciu. Straciło swoje udziały członkowskie, oszczędności zostały im w większości wypłacone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Część z nich, tak jak w przypadku osób reprezentowanych przez nasze stowarzyszenie, walczy o swoje oszczędności i one dla nich formułą odzyskania jest ten przetarg, o których pan wspomniał, bo to jest w postępowaniu upadłościowym jedyna droga dla klientów kas, którzy nie odzyskali pełni depozytów. Ale wszyscy ci ludzie z tych upadłych, przejętych kas SKOK stracili udziały członkowskie, a ci z połowa, powiedzmy, to są upadłości, te kilkanaście upadłości, dodatkowo zostali napiętnowani przez tego naczelnego syndyka najważniejszego, którym już wielokrotnie tu mówiliśmy, pana Lechosława Kochańskiego, wykreowaną przez niego w sposób autorski odpowiedzialnością za tą upadłość. Czyli pan syndyk i jego wzorem inni syndycy upadłych kas SKOK rozesłali do tych blisko 700 tysięcy ludzi wezwania do zapłaty tak zwanej
tak zwanych dwukrotności udziałów, które posiadali już i które stracili w wyniku tej upadłości. I tego problemu dotyczy właśnie opracowanie pana profesora Rafała Adamusa. Jest to, powiedziałbym, taki gwóźdź do trumny syndyka Lechosława Kochańskiego, który wykreował sam tą wierzytelność na podstawie nieprecyzyjnego zapisu ustawy o SKOK. Syndyka 007. Dotyczy mnie osobiście, bo ja już brałem dwukrotnie udział w sprawach dotyczących właśnie tych podwójnych udziałów, które przeciwko mnie toczą się w sądzie rejonowym, jak i przeciwko każdemu z członków SKOK, którzy nie zapłacili. Tak jak pan tu ma takie sprzed pół roku zestawienie, w którym z Rady Wierzycieli, w którym syndyk chwali się. To są ci, którzy są windykowani. To są ci, którzy są windykowani i w tym zestawieniu, chwilę pan pozwolę, żeby pan powiedział, co tam literalnie pisze. Tak się składa, że my jako stowarzyszenie, członek naszego stowarzyszenia jest również członkiem takiego elitarnego klubu, to się nazywa Rada Wierzycieli SKOK Wołomin, a de facto uczestniczą tam w tej radzie trzy osoby. Przedstawiciel największych, jakby najwięksi wierzyciele, czyli członek BFG, ten, który wypłacił 2 miliardy 200 milionów, członek NBP i przedstawiciel deponentów prywatnych. I stąd nasz udział tam w tej radzie. Powiem, dlaczego w formie członka, tak zwanego przedstawiciela, zastępcy członka Rady Wierzycieli, nasz członek naszego stowarzyszenia w tym gremium uczestniczył. I mamy pełną wiedzę, jak syndyk ten proces windykowania, bezprawnego windykowania tych członków, jak się nim chwalił, jak ten proces przebiegał w ciągu tych ostatnich 2 lat, on blisko 2 lata temu zaczął już wysyłać pierwsze wezwania. On po prostu chwalił się tym procesem na Radzie Wierzycieli. Dzisiejsze opracowanie pana profesora Adamusa, to które był uprzejmy przesłać do stowarzyszenia, tak jak powiedziałem, jest gwoździem do trumny syndyka Lechosława Kochańskiego w tej interpretacji prawa, którą był uprzejmy popełnić. Zresztą sam tytuł jest bardzo wymowny. Sam tytuł, proszę przeczytać. Niesłuszne żądania syndyków wobec członków SKOK w upadłości. Tak. Czyli profesor swoim autorytetem, nawet w tytule, później to wyjaśnia na 4 stronach, pisze o niesłusznych żądaniach syndyków wobec członków SKOK. Tak. Czym te niesłuszne, jaką konsekwencją to niesłuszne wezwanie, bo te wezwania to, jak pan tam widzi, rozesłane o 80 tysięcy, mówię o samym SKOK, bo taką wiedzę mamy, to dotyczy również pozostałych upadłych SKOK-ów. W części syndykiem jest Kochański, w części są inni tuzowie sektora upadłościowego w Polsce. No tu syndycy są w liczbie mnogiej. Czyli tak to nie, jest, tylko, syndyków, nie tylko dotyczy Kochańskiego, no ale on oczywiście jest tutaj najbardziej prominentną i największą. Możemy wymienić kilka nazwisk, jak chociażby syndyk skoku Nike, pan Piotr Zimmermann, twórca, bardzo ważna osoba prawie upadłościowym, twórca sądu gospodarczego, tego specjalnego sądu, o którym mówiliśmy tu z panem Krzysztofem kiedyś. Na Czerniakowskiej. Tak, na Czerniakowskiej. 100. Czerniakowska 100, proszę pamiętać ten adres. Tak jest, tam się toczą największe afery gospodarcze, są zamiatane pod dywan, domykane. Pan Piotr Zimmermann, pan syndyk, pan nazwiska nie pamiętam, Moszczer skoku bodajże gdzieś z południa, SKOK-u Jowisz, no szereg osób, szereg syndyków, którzy de facto kopiowali zachowanie syndyka Kochańskiego, czyli windykowali, wysyłali pisma wzywające do zapłaty, do roszczenie do wszystkich członków tych upadłych kas SKOK. Jakby mówiąc w skrócie, takie, to było takie moralne obciążenie ich, winą za tą stratę, która została, w wyniku której te skoki upadły.
oni mieli odpowiadać za to jakby w formie zdumiewające rzeczy. Zupełnie nasze stowarzyszenie posiada chyba największy materiał dowodowy w tej sprawie, bo ci wszyscy ludzie z tych różnych skoków, a tak jak powiedziałem, gdyby ich podliczył, to zbierze się na pewno 300 tysięcy ludzi z tych upadłych, a tak jak powiedziałem, straciło swoje udziały ponad 700 tysięcy ludzi, bo tyle było w sumie razem z tymi przejętymi skokami. Ogromna masa osób związanych, dodajmy, z opcją prawicową, bo skoki były zawsze reklamowane jako taka przedwojenna idea solidaryzmu społecznego, tak to było tworzone, tak na tych filmach, które powinniśmy chyba jeszcze raz zareklamować z Kraśnika. Może pan redaktor będzie uprzejmy puścić jakiś do tego link jeszcze raz. Jeszcze raz, na przykład pod tym filmem. Bo warto to zobaczyć. Jako idea przedwojennej spółdzielczości, solidarności i tak dalej, i tak dalej. Zresztą Solidarność się też w to angażowała. Tak. Oczywiście to było tworzone szefowie regionów Solidarności na spotkaniach. Na spotkaniach, ale to było tworzone. Radio Wnet transmituje. Krzysztof Skowroński konferencjerkę prowadzi. I pani Adamiak Sroczyńska wtóruje, jest taka bardzo ładna para. Jak się okazało, potem kredytobiorców również skowołomi i to tych kredytów niespłaconych na dzień wyceny w przypadku tych dwóch osób. Bardzo ważny społecznie problem. Problem dotykający, tak jak powiedzieliśmy, 700 tysięcy samych członków SKO z rodzinami, to jest znacznie więcej, bo oprócz tych, którzy umarli. Bo tu mamy materiał od pana syndyka Kochańskiego. Jest kilka zakresów tych członków SKOK. Od takich najmniejszych, ciułaczy powiedzmy, którzy w swój wdowi grosz między 0 zł a 99,99 wpłacili. Tak, czyli później po 30 zł z grubsza udziału członkowskiego. Kolejne przedziały między 100, powiedzmy, a 500, między 500 a 1000, między 1000 a 5000, między 5000 a 10 tysięcy i wreszcie ponad 10 tysięcy. Tak charakterystyczne, wśród tych ludzi. To podajmy, wpłaciło 8, widział pan tą ostatnią tabelę? Tak. No. Tych poniżej 10 tysięcy. I najmniej było zgonów oczywiście, najwięcej zgonów w tej kategorii, którzy wpłacili najmniej. Tam było ponad 3066 osób zmarło. I jeszcze charakterystyczna rzecz w tej najniższej kategorii, gdzie były udziały do 99,99 zł, nie było żadnej upadłości konsumenckiej. Upadłości konsumenckie zaczynają się dopiero powyżej, czyli to była aż taka... Podajmy może tą upadłość najważniejszą pana Michała Wiśniewskiego. No właśnie. Zespołu, ich troje. To upadłość spowodowana naszą działalnością generalnie Stowarzyszenia Świętego Michała, bo myśmy nagłośnili tą sprawę za kredytu niespłacanego przez pana Wiśniewskiego na kwotę bodajże 2,5 miliona złotych. Osoby twarzy skoku Wołomin i kampanii reklamowych. I mamy tutaj w tych tabelkach, o których pan wspomniał, to jest to, czym chwalił się syndyk na Radzie Wierzycieli. Czyli przepraszam, prawdopodobnie jedna z tych dwóch to była właśnie Wiśniewskiego, upadłości konsumenckiej. Nie wiem, kto był drugim, ale mamy go zidentyfikowanego. Jak widać, że 50% upadłości konsumenckich przy kwotach powyżej 10 tysięcy złotych. Czyli mamy tutaj dwie kategorie wśród członków SKOK było. Mhm. Dwie kategorie osób. Beneficjentów w tej ostatniej tabelce, tam powyżej 10 tysięcy udziałów członkowskich, to byli beneficjenci, to byli ci, którzy brali kredyty. I z ich skłonić się udało syndykowi tym wyzwaniem 8 osób. Przypomnę, że kwota wyłudzeń SKOK Wołomin to blisko 3 miliardy złotych. Kwota, jaką uzyskał syndyk od tych 8 osób, to jak pan widzi 13 tysięcy 500 złotych tytułem tych udziałów członkowskich. Przy czym oni udziały członkowskie posiadali na kwotę bodajże 18 milionów złotych. Udziały członkowskie. Czyli udziały członkowskie. Z 18 milionów wróciło 13 tysięcy. Tak. Jeżeli weźmiemy tą tabelkę pierwszą, która jest najistotniejsza, jeżeli chodzi o liczbę osób, bo te najmniejsze udziały posiadali najubożsi, bo to był warunek wstąpienia do
do kas. I ci nie mieli szansy na żaden kredyt, to jest jasne. Oni nie brali żadnych kredytów. No chyba, że jakieś chwilówki, jakieś depozyty, jakieś rachunki RORY mieli tam. Generalnie kredyty były przyznawane tylko zaufanym. Ilości kilkunastu kredytów miesięcznie. No, wiadomo, że kredytów najbardziej potrzebują ci najbogaci. Tak było, taka specyfika była działania SKOK Wołomin i chyba systemu SKOK, tej przynajmniej części upadłej w ogólności. Popatrzmy tutaj na skuteczność syndyka. Syndyk od tych najuboższych, przestraszonych tym wezwaniem, jak pan widzi, ściągnął 717 tysięcy. To trochę więcej niż te 13 tysięcy. Wpłaciło mu nie 8 osób, ale 24 tysiące osób tej najuboższych przestraszonych. Jeżeli pan jeszcze weźmie te udziały, sumuje takie sensowne do tych, nie wiem, do 1000 złotych, to zbierze się panu z tego, powiedzmy, 30-35 tysięcy ludzi, których udało się syndykowi przestraszyć tym, według pana profesora Adamusa, bezprawnym wezwaniem do zapłaty. To jest skala, trzeba chyba powiedzieć, złamania prawa, czyli mówiąc krótko, przestępstwa finansowego, przestępstwa polegającego na wyłudzeniu pod tych ludzi, według interpretacji profesora Adamusa, syndyk dokonał wyłudzenia, bo nie miał prawa tego robić, ściągać od nich, narażać ich na stres. Tu widzi pan liczbę zgonów. No, tu można było się jeszcze pokusić o to, jaka liczba tych zgonów była w momencie uzyskania tych wezwań, prawda? Bo część na pewno była zgonów naturalnych, ale część zgonów mogła, przynajmniej taką mam wiedzę, dotyczyła upadłości samego SKOK, że ktoś tam traci pieniądze, przeżywa stres z tych uboższych, że w ogóle nie wie, może nie odzyska tych pieniędzy, bo ludzie nie mieli świadomości tego. Coś się zawala. Z tych najbogatszych zmarło 18 osób. No właśnie, ale to chyba z przejedzenia. Z przejedzenia, a z tych, że tak powiem, poniżej 100 zł, 3066 osób. No właśnie. Z czego być może część kilkanaście, może kilkadziesiąt zgonów, a może więcej było w momencie, kiedy nie dość, że stracili pieniądze, to jeszcze musieli zapłacić te swoje podwójne udziały. Tak? Podwójne udziały. Ja może powiem, żeby oprzeć się trochę o faktach, na fakty, z którymi bezpośrednio się zetknąłem w tej sprawie. O tych stratach społecznych, utracie zdrowia, utracie życia przy okazji takiej afery. Powiem tak, mój kolega ze stowarzyszenia, nie będę podawał nazwiska, Michał. Dwa miesiące temu zachorował na raka guza mózgu. I co stracił? Stracił wzrok i słuch. 4 lata chodził z nami za tą sprawą. Nie wiem, jaki wpływ na jego zdrowie miał ten stres, w wyniku czego stracił oszczędności swoich rodziców, bo miał tam pieniądze. Te starsi ludzie trzymali pieniądze tam rentiersko, no po prostu, żeby jakoś z tego żyć. Miał tam pieniądze swoje i rodziców. Stracił te pieniądze, na dzień dzisiejszy stracił. Jak to się przeniosło na utratę zdrowia, o której mówię? Człowiek w naszym wieku, młodszy. W wyniku tego stresu i tych działań, tej patologii w tym postępowaniu upadłościowym, to nie wiem. Myślę, że nie było to bez wpływu na jego zdrowie. Znam przypadki jeszcze inne podobnych tragedii. Może to jest coś, co mam nadzieję nas będzie dalej napędzać do wyjaśniania tej sprawy, bo nie może być tak, żeby, jak pan widzi tutaj, ktoś windykuje tych niewinnych ludzi. No i niewielką grupę winnych. I wszyscy świetnie się mają, bo to nie jest tak, że te pieniądze ukradło się komuś anonimowemu. Ja podaję przykłady, że zetknąłem się z tragiczną sytuacją ludzi, którzy w wyniku tego stresu mogli dodatkowo ponieść uszczerbek na zdrowiu. Znam takie sytuacje i to jest rzecz nieoszacowana, bezcenna. To jest rzecz, którą ci sprawcy tej afery mają na swoim sumieniu. Ci kredytobiorcy mają na swoim sumieniu, bo oni uczestniczyli w tym po prostu. Mniej lub bardziej świadomie, ale uczestniczyli. I są to rzeczy
niespotykane w ogóle w cywilizowanym świecie, żeby na tą skalę okradać społeczeństwo i jeszcze robić z nich złodziei, bo to jest to, co pan tutaj widzi, to jest zrobienie złodziei z poszkodowanych i narażenie ich na stres, na to, że zajmuje się im konta, na którym mają, bo są takie przypadki, tam gdzie są już wyroki wydane przez najpierw przez sąd elektroniczny, część wyroków została wydana tam, gdzie syndyk wysyłał to z automatu, część przez sądy tradycyjne. Z automatu wchodzi komornik. Sąd elektroniczny w Lublinie? Tak jest. Tam jest to ten sąd, który, że tak powiem, działa. To jest sąd szybko, sprawnie i w interesie przeważnie, bezdusznie. I w interesie przeważnie tych, którzy te przekręty planują. Tak to się dzieje. De facto jest to taki sąd, który daje narzędzie do bardzo często bezprawnych windykacji. Nikt się tam nie zastanawia nad podstawą prawną. Zakłada, że tak ważny syndyk, który prowadzi najważniejszy w Polsce, musi mieć rację. Tym bardziej, jeżeli przysyła 100 stron uzasadnienia tych swoich racji, nikt normalny, kto ma tam zapłacić, nie wiem, 30, 100, 500 czy 1000 zł, nie jest w stanie nawet przeczytać tych 100 stron bełkotu prawniczego ze zrozumieniem, że to jest bełkot, to na tych 8 stron, 4 stronach i 10 argumentach profesora, powalających po prostu argumenty syndyka, wypowiada się profesor Adamus. Wypowiedział się w dniu dzisiejszym w interesie tych ludzi i mam nadzieję, że będzie to miało konsekwencje prawne dla syndyka, że skończy się to zbiorowym pozwem tych, którzy już tutaj zapłacili te bezprawne roszczenia, że to pójdzie z ubezpieczenia syndyka, że ten człowiek straci prawo wykonywania zawodu, bo szkoda społeczna, jaki doprowadził, nie sam oczywiście, on działa w grupie tych, którzy mu tą bezkarność zapewniają. No, on został nakręcony po to, żeby ściągnąć te, w przypadku samego SKOK Wołomin, te podwójne udziały w kwocie 34 milionów złotych. Został nakręcony tak naprawdę przez aparat nadzoru bankowego, przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłacił, de facto wypłacił złodziejom pieniądze, bo pozwolił to, że bunt społeczny w Polsce nie tych okradzionych ludzi nie nastąpił. Który był akuszerem tego przestępstwa. On nakręcony, pan syndyk Kochański, przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i takich ludzi, którzy za nim stoją, jak pan w pierwszym wydaniu, pan Jerzy Pruski ze stajni Bronisława Komorowskiego, a w drugim wydaniu pan Zdzisław Sokal, doradca ekonomiczny pana prezydenta Dudy, został nakręcony do tego, żeby tych najuboższych zwindykować, po to, żeby bankom zrobić mniejszą krzywdę, żeby banki musiały mniej dopłacić do tego przestępstwa, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, do którego każdy obywatel, klient banku miał dopłacić 1000 zł przy pomocy właśnie podwyższonych kosztów bankowych. Taką ideę fix wymyślili sobie ci, którzy byli akuszerami tego przestępstwa z nadzoru bankowego i syndyk za nich to wykonał. Po prostu wysłał w Polskę z samego SKOK Wołomin te kilkadziesiąt tysięcy, jak pan tu widzi, wezwań i część ludzi, no trudno się dziwić, została... Część umarła, a część zapłaciła. Część umarła z wrażenia, a część zapłaciła, tylko dobrze poinformowani ci, którzy stanowią tą grupę niskiego ryzyka. Część zgłosiła upadłość konsumencką, a część z nich zapłaciła w sumie 13 tysięcy złotych. Taki był odzysk od tej najbogatszej grupy, o której syndyk powinien uzyskać według tego prawa, które wytworzył, 18 milionów. Więc nie wiem, to chyba promil, czy nawet jedna setna promila. Dokładnie. Taka skuteczność. No, może jest to jakieś epitafium tego wątku afery, bo to jest wątek, gdzie obciąża się ofiary odpowiedzialnością za zbrodnię, prawda? Bo to zbrodnia finansowa. Podałem przykłady osobistych tragedii ludzkich. I mam nadzieję, że to dzisiejsze wydarzenie, bo to dzisiaj się stało, dzisiaj to wpłynęło, będzie jakimś przełomem i instytucje, które powinny już dawno temu zareagować i pozbawić syndyka Lecha Sława Kochańskiego licencji za łamanie prawa. Zareagują i staną w obronie tych ludzi i staną w obronie i
odzyskania ich godności i odzyskania tych pieniędzy, które bezprawnie zostały im zabrane. Podam jeszcze jeden przykład, taki bardzo bulwersujący, dotyczący nie samego SKOK Wołomin, ale innych skoków, które upadły później. SKOK bodajże Jowisz i SKOK Rafineria, zdaje się. Proszę sobie wyobrazić, że... Rafineria to z Gdańska? Tak, tak, gdzieś tam z okręgu pomorskiego. Proszę sobie wyobrazić, że w tych skokach z racji, że już ten proces upadłości był przećwiczony i wiadomo było, że deal był taki, że członkowie będą płacić za tą upadłość, w tych skokach dokonano pewnej konwersji ich oszczędności, podobnie jak zrobiono w aferze Getbacku. Mianowicie namawiano klientów i podwyższano oprocentowanie lokat tym, którzy zdecydowali się skonwertować swoje oszczędności w jak największej kwotowo wartości na udziały członkowskie. I robiono to na pół roku, rok przed upadłością. Specjalne akcje takie były. Ludzie do nas pisali w tej sprawie, zostali w ten sposób perfidnie oszukani, bo proszę sobie wyobrazić, że komuś skonwertujemy, nie wiem, lokatę w 100 tysięcy złotych na 50 tysięcy udziałów członkowskich, to on straci te 50 tysięcy w momencie upadłości i jeszcze syndyk każe mu drugie 50 tysięcy dopłacić. To dobre, prawda? Straci de facto, sam zapłaci za upadłość. Jeżeli ktoś coś takiego wymyślił, to jest genialne, można doprowadzać do upadłości i jeszcze zarabiać na tych ludziach. A szkoda, że nie wprowadzono, w niektórych skokach podwyższono tą składkę członkowską minimalną stukrotnie, ze złotówki na 100 zł na przykład. W innych proponowano te akcje promocyjne, żeby nie wiem, żeby tam składki członkowskie, te udziały członkowskie wykupywać w ilości kilkunastu tysięcy złotych. Bo to się opłaca, bo tam dostanie pan 0,5% więcej na lokacie. A jest to tak samo bezpieczne. Tak samo bezpieczne, tylko widać, co się dzieje i kto to wymyślił w momencie upadłości. Traci pan udziały członkowskie i ktoś panu każe dopłacić jeszcze tytułem pana odpowiedzialności za tą upadłość. Drugie tyle, bo pan jest, tak jak zawsze nas od początku zapewniano, pan Wojciech Kwaśniak i pan Andrzej Jakubiak, że nas z zarządem, z SKOK Wołomin, z tymi, którzy decydowali, nas szeregowych członków wiązała więź członkowska i my odpowiadamy po prostu za tą upadłość. Nawiążę tutaj do tego, co tu się niedaleko działo wczoraj na Stadionie Narodowym. To taka dość duże miejsce do dużego obszaru. Dawniej Bazar Europa. Dawniej Bazar Europa. Ja tylko wytłumaczę Państwu, na czym miałaby polegać ta więź członkowska. Czyli wybranie zarządu przez wszystkich członków danej kasy. W przypadku SKOK-u Wołomin to było blisko 100 tysięcy ludzi. Więc ja nie wiem, czy 100 tysięcy ludzi mieści się na Stadionie Narodowym? Nie. Nie mieści się. To także więc wyobrażono sobie to tak, że wszyscy ci członkowie musieliby się zebrać w jednym miejscu i świadomie wybrać pana Gazdę, pana Polaszczyka, czy jeszcze jakiegoś innego, nie wiem, pana Kleszczewskiego, do zarządu. Czyli cały zarząd. Cały zarząd. I wtedy można by powiedzieć, że oni odpowiadają. Tylko oni musieliby się z całej Polski zjechać na ten Stadion Narodowy, jeszcze wypożyczyć planty. Dawniej na stadionie dziesięciolecia podobno dało się wepchnąć. Ale wtedy nie było... Te 100 tysięcy ludzi. Były ławki, można było... Teraz są foteliki takie, więc jest, zdaje się, około 60 tysięcy. No właśnie, więc nawet sam SKOK Wołomin nie zmieściłby się tam, żeby w sposób świadomy, już nie mówię o logistyce tej operacji, idiotyzmie jej, bo tylko wtedy można byłoby obciążyć tych członków SKOK świadomą odpowiedzialnością i więzią członkowską za nadzór, bo inaczej nadzór, tak naprawdę ten zarząd, wybiera się sam między sobą. Tak to jest w systemie SKOK, że praktycznie był to system, który działały pewne koterie. One tam było tak to zaplanowane, że wystarczyło założyć ten SKOK, tak jak widział pan w tym filmie, gdzie Mariusz Gazda opowiada, jak on w cudowny sposób założył ten SKOK ze spółdzielni mieszkaniowej, z małego pokoju, nagle przychodzi do niego senator Cioch,
i mówi: Mariusz, ty zakładaj skok. I on ten skok zakłada. A czy był... Bierze kilku kolegów, pyta się ilu i dalej ci sami koledzy ten skok prowadzą, tyle że on z kilkunastu osób rozrasta się 15 lat do 100 tysięcy członków, tylko że rządzą cały czas ci sami. Nie ma możliwości zweryfikowania ich tą masą członkowską, bo to jest głupota. A czy był skok Palermo? Skok? Może Palermo był, tylko pewnie robiła to masja sycylijska albo klasycznym skokiem. Albo skok Corleone. Tak, możliwe, tak. Don Corleone to pewnie taką funkcję należałoby w tym systemie przypisać jednowładztwa panu senatorowi Biereckiemu. Niewątpliwie. Tak. Który jeździł na szkolenia też na zachód. No, nie chwalił tylko... się tym, że i na zachodzie i również na wschodzie pobierał nauki jak i w Ameryce, tak. I w Ameryce jak takie, jak tego typu instytucje rozwinąć, rozwinąć i jak je skutecznie poprowadzić. Tylko właśnie pytanie do czego? Bo zdaje się, że część skoków, może nie skoków, ale banków spółdzielczych na zachodzie również padła. I ci, którzy szkolili pana Biereckiego, z kolei w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych odpowiadali za upadek tamtejszych unii kredytowych, tak zwanych. Unii kredytowych. Na większą nieco skalę, 150 miliardów dolarów. No, 150 miliardów dolarów. Są tam wątki różne. Także słyszałem o różnych osób po naszych programach, które do mnie dzwoniły, że również wątki jakieś wolnomularskie, że osoby związane z masonerią zakładały, no, wymagało te, to dyscypliny, zakładały te unie kredytowe i później celowo doprowadzały je do upadku. No a pan Bierecki był uczniem na skalę polską. No, okazał się pojętnym uczniem. Tak. Zresztą osoby z otoczenia pana Biereckiego, tak jak reklamowaliśmy wcześniej, są na tym bezcennym filmie z Kraśnika. Mam na myśli pana senatora, profesora prawa spółdzielczego Henryka Ciocha, który razem z profesorem Jedlińskim był de facto, ci ludzie byli autorami ustawy o skok i byli pomysłodawcami praktycznego funkcjonowania tego systemu. Twarzą oczywiście był pan Grzegorz Bierecki, ale proszę zwrócić uwagę, że tak jak powiedziałem, kasa krajowa, czy reprezentacja tego nadzoru nad systemem SKOK, czy Komisja Nadzoru Finansowego nie zająknęła się przez te dwa lata bezprawnego windykowania członków SKOK tytułem odpowiedzialności za jego upadłość. Nikt nie stanął po ich obronie. To my, jako strona społeczna, własnymi siłami tworzyliśmy wykładnię prawną, którą potem podpierała się prokuratura, bo prokuratura zanegowała prawo do pobierania tych windykowania członków SKOK tytułem podwójnej odpowiedzialności udziałów. Niemniej jednak ten proces został uruchomiony i nikt z jakąś pojedynczą opinią prokuratury się nie liczył. Poszło to w Polskę, poszło to w sądy rejonowe, w sąd elektroniczny i efekt pan tutaj ma w tej tabelce, że zastraszony obywatel dostający 100 stron pozwu, udowadniający jego winę za upadłość tego systemu, no jest bezradny i bezbronny. To naprawdę rzecz nieprawdopodobna. Takie epitafium całej afery, bym powiedział, z Kogłomin, bo nazywajmy ją tak, bo ona jest jednak największa i najbardziej znamienna. Epitafium nieprawdopodobne, epitafium, którym właściwy akord na koniec stawia, tak jak dzisiaj wspomnieliśmy i przyczynek dzisiejszego programu, profesor Adamus, TUS prawa upadłościowego, nie zostawia suchej nitki, w 10 punktach miażdży wszystkie argumenty syndyka, którym on posługuje się na tych 100 stronach. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że jest to jakiś przełom w tej sprawie. Jednak ofiary nie staną się sprawcami, a sprawcy bezkarnie nie doczekają do korzystnego dla nich zakończenia afery Skok Wołomin. To korzystne zakończenie to
gdy do 25 marca nikt, żaden bank nie odważy się zgłosić swojego udziału w otwartym przetargu, w wycenie rynkowej tych wierzytelności, tych, nie bójmy się tego słowa, złodziei czy ich pośredników, którzy siedzą na tych kredytach. To będziemy mieli jasno i mam nadzieję, że do tego 25 jeszcze kilka programów, które tu Państwu uświadomimy, zrobimy, bo jest to, jak Pan widzi, bardzo ważny społecznie problem. A te 700 tysięcy członków SKOK, ludzi związanych z prawą stroną, jeżeli ta sprawa, o której powiedziałem, nie uda się, przetarg będzie zwykłą ustawką, ci ludzie dalej będą windykowani, to mam nadzieję, że złamany głos z ich strony i ich rodzin na prawą stronę sceny politycznej nie padnie. Ale na tą lewą, funkcjonującą z natury lewą, PO, SLD, PSL, również, bo pokazaliśmy tutaj związek, kolegialny związek wszystkich najważniejszych sił politycznych z tą aferą. Jeszcze mam takie pytanie szczegółowe. Co to znaczy nie zapłacono ze statusem 25? O, to mnie pan zagiął. Bo jest to, to się powtarza prawie w każdej tej grupie, oprócz ostatniej. A nie, bo ostatni też jest 25. Która to jest pozycja? No, tu na przykład 25. Co to znaczy status 25? Wie pan, co, trzeba by syndyka 007 zapytać. Trzeba było zapytać. To są, bo ma pan tutaj różne kategorie. Wpłaciło, zgon, zły adres, zawizowano. Czyli akurat... Upadłość konsumencka. Jest to jakieś marginalne zjawisko? Nie wiem, szczerze mówiąc. To pojedyncze liczby. Może ktoś się wypisał. Takie przypadki również mogły być, ale bardzo rzadkie. Może ktoś zdążył się wypisać. Tak, jeszcze jedna rzecz, tylko w tej najwyższej grupie finansowej, tak. Na przykład sprzeciw od nakazu, dwie osoby. Powyżej, w tych niższych grupach nie ma żadnych sprzeciwów od nakazu. A także pozew złożony do EPU. Zgadza się. Czyli europejskiego... Europejskiego. To jest chyba elektroniczne postępowanie upominawcze. A, upominawcze, czyli to jest ten sąd elektroniczny. Ten w Lublinie? Tak. To świadczy o tym, że ci bogatsi, jak dostali coś takiego, jak dotyczyło, to większą kwotę. Mają swoich prawników i tak dalej, dowiedzieli się, że można coś... Można to kontrować, tak. Natomiast ci ubożsi po prostu nie mieli... Mogli albo się uchylać, albo zapłacić. Zwyczajnie dostawali komornika po prostu. Mhm. Zwyczajnie dostawali komornika i to są sytuacje takie... możecie sobie Państwo sprawdzić w necie jakieś miesiąc temu... Chyba na portalu Onet pan Szwertner i Olczykowski pisali o tym. We współpracy z nami oczywiście zdaliśmy im kontakty do ludzi, którzy zwracali się do nas z prośbami o interwencję, bo syndyk zajmował im środki na bardzo niebogatych kont, gdzie pływała renta czy emerytura. No taki przykład podam pana 90-letniego, pana Kazimierza z Warszawy, któremu komornik zajął konto i on zdumiony, nie? No po prostu zdumiony. No pan był klientem banku i ktoś panu zajmuje pieniądze z konta. 2000 chyba, czy coś dotyczyło takiej sprawy. On nie miał na życie po prostu. I tak jest, to ubodzy ludzie. Jeżeli ktoś im wygenerował taką wierzytelność, to z kosztami dodatkowo, to nie miał na życie. Już nie mówiąc o tym, że o jednej rzeczy jeszcze nie powiedziałem, że ten proces, który zapoczątkował syndyk tymi wezwaniami wysłanymi, on potem wszedł w fazę sądową. Ja powiedziałem, że ja byłem dwa razy wzywany przez sąd, muszę gdzieś jechać do tego sądu, stracić cały dzień. Ja się bronię sam, ale inni muszą wziąć adwokata z tym roszczeniem w moim przypadku kilkuset złotych, bo ja nie odpuszczam tego, bo mi nie wypada po prostu. A syndyk przysyła najdroższego swojego adwokata na tą sprawę, pana Piotra Rezanko, właściciela kancelarii Rezanko Sitek-Staniec. Wysyła go to dotyczyło akurat sprawy w miejscowości odległej od Warszawy, blisko 150 km. Płaci mu dmówkę, on jedzie tam i on występuje, bo on chce mnie uwalić po prostu. Najdroższy jego adwokat. I ta kancelaria, która obsługuje syndyka, dostaje podwyżkę tytułem właśnie
tych działań windykacyjnych w stosunku do członków SKOP, z tych bodajże miesięczna tam była chyba garża tej kancelarii na poziomie 500 tysięcy, dostaje podwyżkę o 50% na 750 tysięcy. Miesięcznie. Z masy upadłości to jest finansowane, z tych spłat kredytów i z tych pieniędzy, które należą się nam, należą się społeczeństwu okradzionemu. No, proszę zwrócić uwagę, co tu się dzieje. Obłęd po prostu. Już nie mówiąc o tym, że każdy, kto przegrywa tą sprawę przed tym sądem, jest zobowiązany zapłacić koszty sądowe tego udziału właśnie pana Piotra Ryzanko i jemu podobnych w tej sprawie, które wynoszą statystycznie na poziomie, nie wiem, 2000 zł na przykład. I tutaj już z tych 34 milionów całego SKOK-u Wołomin, które mógł syndyk ściągnąć, może się zrobić 1 300 000, bo ilość tych spraw pomnożona, przegranych przez koszty sądowe, to już nie jest wierzytelność, jak pan widzi, 100 zł, tylko 2100 zł, prawda? Ona rośnie, ona się multiplikuje. Świetny interes dla kancelarii prawnych, które jeszcze dostały dodatkowo podwyżkę, żeby tą bezprawną wierzytelność ściągnąć. No rzecz, która w zasadzie ręce opadają, otwierają się usta z wrażenia, no i się nóż w kieszeni otwiera. Chyba jednocześnie. To na dzisiaj chyba tyle. Chyba tak, bo już do... Bo już naprawdę kontynuowanie tego tematu w dniu dzisiejszym przekracza moje możliwości. Tam jeszcze chciałem o jakichś innych, bardziej znanych nazwiskach i w innym kontekście porozmawiać, ale to może za tydzień. O notariuszach może, następnym razem. Tak jest, bo myślę, że najważniejszą informacją było to, że 23 stycznia 2019 roku pan profesor Rafał Adamus napisał taką interpretację prawną pod tytułem Niesłuszne żądania syndyków wobec członków SKOK upadłości. Proszę państwa, pokazuję do kamery, potem może to jakoś powiększymy. Bardzo ważny tekst. Czy ten tekst jest gdzieś dostępny? Ten tekst będzie na stronie, będzie może? Dostępny na stronie stowarzyszenia. Zachęcam państwa do odwiedzenia tej strony. Może podamy w opisie do dzisiejszego filmu. Jak również aktualności z afery SKOK Wołomin. Są na stronie. Są na stronie i tyczące, tak jak powiedziałem, tej grupy 700 tysięcy ludzi związanych z poszkodowanych w wyniku upadłości spółdzielczych kas SKOK, nie tylko SKOK Wołomin, ale innych również. Proszę państwa, na tym kończymy dzisiejszy program. Zachęcamy do zajrzenia na stronę Stowarzyszenia imienia Świętego Michała Archanioła, który patronuje tej walce osób poszkodowanych przez system SKOK. Walce, która jest walką o godność osób, które łącznie straciły godność narodu, po prostu. Około 10 miliardów złotych, tak, w przeciągu kilku, można powiedzieć, lat. Dziękuję bardzo. Zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania, do lajkowania, do wpłat finansowych. Dziękuję bardzo. Do widzenia i szczęść Boże. Do widzenia państwu. Dziękuję bardzo. Do widzenia.